Narcystyczna kobieta, szczególnie ta z narcyzmem ukrytym, bawi się swoim seksapilem. Każdy narcyz uważa się za kogoś wyjątkowego, dlatego narcyzka zrobi wszystko, żeby ją ubóstwiał. Jest zabawna, mądra i seksowna. Jej najsilniejszą bronią jest seks. Stosuje seks bombing, czyli love bombing w łóżku. Rozbudzi w tobie pożądanie i rozpali wszystkie Twoje zmysły. Oszalejesz na jej punkcie, bo nikt wcześniej tak cię nie podniecał. Paradoksalnie najważniejszą fazą uwodzenia przez narcyskie ukryte jest pokazanie swojej słabości i przekonanie Cię, że tylko ty ją rozumiesz. To bardzo ważny moment. Musisz wybrać, czy dalej brniesz w tę relację, która cię mocno poturbuje, czy uciekasz, bo zapaliły ci się wszystkie czerwone lampki. Narcyska ukryta stosuje bardzo przebiegłą taktykę. Pokazuje swoją rzekomą słabość, że na przykład potrzebuje Twojego wsparcia i że tylko Ty możesz jej to dać. Gra na Twoim współczuciu i empatii, I jeśli poczujesz, że jesteś gotowy na poświęcenie, to zrobiś Ciebie swojego bohatera. Sprawi, że będziesz czuł się wyjątkowo, bo tylko Ty, jako jedyny na świecie, jesteś w stanie ją uratować, ochronić i tylko przy Tobie będzie czuła się bezpiecznie, bo tylko Ty ją rozumiesz i możesz jej pomóc. Jeśli złapiesz się na ten haczyk, to ona już wie, że twoja potrzeba bycia pomocnym jest na tyle silna, że może to wykorzystać i wciągnąć cię w dłuższą grę. Narcyzka ukryta od samego początku analizuje cię, sprawdza, na ile twój schemat samopoświęcenia jest mocny i na ile może sobie pozwolić. Tworzy sobie model twojej osobowości, bada, jakie są twoje słabości, ukryte lęki, pragnienia i sekrety, o których nikt nie wie. Rozmawia z Tobą o tym, a Ty masz poczucie, że ona otwiera się przed Tobą. I Ty robisz to samo. Mówisz Jej o rzeczach, o których nigdy z nikim wcześniej nie rozmawiałeś. Wykorzysta to przeciwko Tobie w odpowiednim momencie. Zadaje Ci tak wiele pytań, bo ma zamiar wykorzystać te informacje po to, żeby Tobą manipulować. Narcyska, podobnie jak każdy dobry wędkarz, wie, że jak już złapałeś przynętę to trzeba trochę poluzować, żebyś się nie urwał. Więc znika. Nie odpowiada na SMSy, nie odbiera telefonu, tak jakby zapadła się pod ziemię. Sprawdza, jak bardzo ci zależy. A jak już wrócisz do niej, to powie ci, że zniknęła, bo zraniło ją twoje zachowanie. Albo, że została zraniona w przeszłości i teraz boi się, że ty ją zranisz. Narcyska cały czas gra na twoim instynkcie ratownika i na tym, że masz potrzebę pomagania innym. Prowokując cię, ma nadzieję, że złożysz jej obietnicę, że jesteś inny i że nigdy jej nie skrzywdzisz. Na tym się jednak nie kończy. Będzie żądała od ciebie coraz więcej wyznań i obietnic, bo już wie, że zrobisz wszystko, żeby jej nie zawieść. Narcyzka, szczególnie ta ukryta, ma niskie poczucie własnej wartości, dlatego żąda od ciebie ciągłych zapewnień o lojalności. I że jej nigdy nie opuścisz. Wymusza na tobie składanie obietnic i przyrzeczeń, że zostaniesz przy niej, bo przecież bez ciebie sobie nie poradzi. To ma zakotwiczyć cię w tej toksycznej relacji. Ona chce być pewna, że z nią nie zerwiesz, nawet wtedy, jak już będziesz miał dość, bo odkryłeś, że tobą manipuluje i że ten związek nie jest zdrowy. Ale zanim to się stanie, narcyska zacznie bawić się z tobą w kotka i myszkę. Zaczyna się cały cykl zbliżania się do Ciebie i oddalania, namiętności i chłodu. Raz jest doktorem Jekyllem, a innym razem Mr. Hydem. Robi to po to, by zwrócić Twoją uwagę i żebyś ją podziwiał. Narcyska złapała Cię w swoje sidła i testuje, na ile może sobie pozwolić. Już zdobyła Twoje zaufanie i oddanie i teraz przechodzi do kolejnego etapu. Poniża Cię. Wytyka ci twoje wady, słabości, miażdży twoje ego, a ty zastanawiasz się, gdzie ta słodka, seksowna kobieta zniknęła. Nie martw się, wróci, ale na coraz krótsze momenty. Jej prawdziwym celem jest to, żebyś czuł się zagubiony, nie wierzył w swoje osądy, chce zniszczyć twoje poczucie własnej wartości i namieszać ci w głowie. Po to, żebyś miał poczucie, że jesteś szczęściarzem, bo masz ją. W ten sposób narcyzka chce się upewnić, że będziesz się jej trzymał, nigdy jej nie krytykował i zgadzał się z nią we wszystkim. A ty ustępujesz i milczysz, żeby czasem czymś jej nie urazić. Czujesz się z tym okropnie, może nawet wpadasz w depresję i masz stany lękowe. Jak narcyzka wyczuje, że masz zamiar odejść, to zmieni taktykę. Wyzna ci, co ją w tobie pociąga. Może nawet przyzna się do tego, że trochę przegięła i że w sumie nie dziwi ją twoja decyzja. Działa tak samo jak kot, który pozwala odejść myszy, ale jak mysz zacznie się oddalać, to zaatakuje ją z znienacka. Kulminacją jej działań będzie odseparowanie cię od przyjaciół i rodziny. Będzie zazdrosna, jeśli będziesz poświęcał czas komuś innemu, nawet swoim dzieciom. Zacznie ci grozić, że odejdzie, będzie wywierała na ciebie coraz większą presję i kontrolowała cię na każdym kroku. Będzie traktować cię jak swoją własność, a twoim zadaniem ma być zabawianie jej, masz sprawić, żeby była szczęśliwa, masz zaspokajać jej potrzeby i zachcianki, a w zamian nie dostaniesz nic. Jeśli zdecydowałeś się pozostać w tej relacji, bo jej to obiecałeś, albo nadal myślisz, że możesz jej pomóc, że ją uratujesz. To robisz to z niewłaściwych powodów. Jeśli nadal jesteś z nią, bo myślisz, że to jest miłość, to tak nie jest. To nie jest miłość. Jak pozostaniesz w relacji, w której nie jesteś szanowany, to będziesz coraz bardziej sfrustrowany. Ale jeśli w końcu zdecydujesz się na zakończenie tego związku, to bądź konsekwentny, nie wracaj, nie czuj się wobec niej zobowiązany. Po prostu zerwij całkowicie kontakt. A jeśli macie dzieci, to zapraszam cię do śledzenia mojego kanału. Niebawem pojawi się o tym film. Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz po prostu z kimś porozmawiać i znaleźć sposób na uwolnienie się, to zapraszam cię na konsultację. Link znajdziesz w profilu.